Kontestacja. I startujemy, witamy wszystkich, Cebulski Kamil z tej strony, 21.00, 28 czerwca, zaczęły się wakacje, hurra! Darku, cieszysz się? No pewnie, że tak, oczywiście. Masz wolne, nie musisz na trening iść. No dzisiaj akurat nie muszę na trening iść, ale powiem ci, że no to jest rzecz, którą lubię, w związku z czym chętnie bym poszedł. I dzisiaj, i jutro, i pojutrze, a idę dopiero pojutrze. Okej, okay. To ja tylko powiem, że słuchacie Kontestacji, najwolniejszego radia w internecie, może nawet na świecie. A rozmawiamy dzisiaj z Darkiem Boniukiewiczem, który zajmuje się między innymi podatkami. Czyli mówisz, jak omijać ZUS i kilka innych rzeczy, i to broń Boże nie chodzi o wyjazdy do Anglii, zgadza się? Dokładnie tak. A określam to najczęściej inaczej, nawet nie mówię jak omijać ZUS, bo jeżeli jest i trzeba go płacić, to go płaćmy, ale płaćmy go mądrze. I jeżeli jest możliwość zapłacić go w mniejszej ilości, a pieniądze zaoszczędzone na przykład odłożyć na konto, czy w jakiś sposób zainwestować, z czego ta emerytura będzie znacznie sympatyczniejsza niż samego ZUS-u, no to czemu by tego nie zrobić? To jako tylko ciekawostkę, potwierdź mi proszę to, o czym rozmawialiśmy przed anteną, co na pewno zainteresuje słuchaczy. Czy płacąc 900 zł ZUS-u ma się taką samą emeryturę, jak się płaci kilka złotych ZUS-u? Według prawa, według tego, co nam przepisy ZUS-owe mówią, jeżeli płacimy ZUS, obojętnie w jakiej wysokości, tak oczywiście skrótowo mówiąc, nie wchodząc już w konkretne przepisy, to powiedzmy poza anteną mogę przesłać tym, którzy będą zainteresowani, mamy prawo zawsze do minimalnej emerytury. I przedsiębiorcy działający na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej płacą w tej chwili 960 z groszami i mają prawo do najniższej emerytury. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie na wysokość na przykład 50-100 zł i od tej kwoty jest ZUS odprowadzany, tak samo mają prawo do minimalnej emerytury. Brawo! To jest stan na dzień dzisiejszy, to się podejrzewam będzie zmieniać, bo ZUS ma coraz mniej pieniążków, aż czegoś trzeba będzie płacić. Okej, okay. Chciałem, żebyś tylko potwierdził, tak, to jest możliwe, wiesz, tak byśmy trzymali słuchaczy, wiesz, tak w napięciu do końca audycji, wiesz, w końcu pościmy. Mówiłem cię, że ze mnie zgaduła, a druga sprawa, bardzo lubię te tematy, którymi okay. się zajmuję. Darku, to może zostawmy ten ZUS, bo dzisiaj będzie wiele, wiele ciekawych rzeczy. Powiedz mi tak, no bo tak, skończyłeś studia i co, zawsze myślałeś być super ekspertem od podatków? Czy jak? Skąd się to zaczęło? U mnie to się troszeczkę inaczej zaczęło, bo ja w trakcie studiów już zacząłem pracować. Robiąc studia dzienne, pedagogikę kończyłem, już pracowałem, zacząłem tak jak... Co ma wspólnego pedagogika i podatki? Wiesz co, może pedagogika i podatki trochę mają mniej ze sobą wspólnego, ale dużo ma ze sobą wspólnego pedagogika z psychologią, psychologia ze szkoleniami, szkolenia i psychologia ze sprzedażą. Wiesz, no to mi wygląda tak. Idź na pedagogikę, możesz zostać księgowym w przyszłości. Taką reklamę. Wiesz co, no jeszcze do niedawna było idź na pedagogikę albo na, nie wiem, prawo. Możesz zostaniesz dobrym murarzem. Na przykład. W tej chwili może i to jest dobre, że kierunek studiów rzadko kończy się karierą, którą się robi w danym kierunku, który się wybierało. No świat się bardzo szybko zmienia. No słuchaj, zmienia się. Ja byłem na konferencji niedawno, dyskutowaliśmy z jakimiś tam ministrami i był ktoś, jakaś kobita, urzędniczka, która wybudowała szkołę muzyczną i powiedziała, że to dobrze, że ludzie, którzy kończą szkołę muzyczną, nie zostają muzykami, bo to nie o to chodzi, żeby się uczyć w szkole muzycznej na muzyka, żeby zostać muzykiem. Słuchaj, różnie bywa. Ja znam przynajmniej jedną, to jest zresztą jeden z moich klientów, jedną z bardzo dużych piekarni w Krakowie, której właścicielami są ludzie, którzy są po rehabilitacji. Nie wiem, jak to łączą, ale robią to na pewno skutecznie.
Okej, okay, no ale co, skończyłeś tą pedagogikę i co, kasę potrzebowałeś po studiach, jakoś co, żyć, co robiłeś? Może inaczej, w trakcie pedagogiki, ja, tak jak wspomniałem, już zacząłem pracować jako agent ubezpieczeniowy. I to było moje pierwsze zderzenie, raz ze sprzedażą, a dwa z telemarketingiem, z którym mam wiele wspólnego na kilku płaszczyznach do dzisiaj. Mm-hmm. I powiem ci, że wtedy się troszeczkę przeraziłem, bo po pierwsze, no musiałem się nauczyć sprzedawać, a po drugie zobaczyłem, co się dzieje w ubezpieczeniach z telemarketingiem, jaki to stanowi dla pracujących tam osób wielki problem. Ten tak zwany zimny telefon, niektórzy mówią gorący telefon, bo parzy i agent ubezpieczeniowy boi się go w ogóle dotknąć. I to w jakiś tam sposób mnie ukierunkowało z tego względu, że po pierwsze, ja jestem osobą, która jeżeli jej coś nie wychodzi, to a chcę to zrobić, to zrobię wszystko, żeby mi wyszło, więc musiałem się tego nauczyć i poświęciłem dużo czasu. A po drugie, potem się, pewnie do tego zaraz przejdziemy, zająłem między innymi szkoleniami z telemarketingu. Znaczy co, ale byłeś dobry, zacząłeś dzwonić po ludziach, tak? To znaczy, wiesz co, na początku byłem fatalny. No to na normalne. Początku przed każdą sesją telefoniczną musiałem iść do kibelka, bo mnie czyściło. No bez przesady, aż tak? No wiesz co, to jest bardzo duży stres. Na początku. Ale czekaj, wyzywał cię kiedyś jakiś człowiek, ty chuju, ty taki. Nie. Jedyna klientka, ale to wiele lat później, jak już byłem profesjonalnym telemarketerem, jedyna klientka, która mnie tak solidnie ochrzaniła, potem była moją największą przyjaciółką, bo wiedziałem, jak tą rozmowę poprowadzić, żeby z tego coś sensownego wyszło. Nawet? To była taka pani, no nieważne jakie imię, w każdym bądź razie pani z Wybuskiego, właścicielka hurtowni z takimi różnymi rzeczami typu płyty CD, DVD, biurówka. Notabene, jeżeli słucha, to pozdrowienia, będzie wiedziała, o kogo chodzi. No to, ale co, to rzeczywiście ludzie potrafią tak wkurzyć tego dzwoniącego? Wiesz co, to znaczy osoba odbierająca wkurzyć dzwoniącego, tak? No, no bo to tak, osoba... tak, no mówi się, ten telemarketing właśnie mówi, że to gorący telefon, bo parzy, bo nikt nie chce tego robić, bo to jest nieprzyjemne. Wiesz co, tu nie chodzi nawet o jakieś wkurzenie, tu chodzi o coś innego. Jeżeli dzwonisz do 50-100 osób i za każdym razem nawet grzeczne słyszysz nie, dziękuję, do widzenia, nie chcę z panem rozmawiać, nawet grzeczne, to po takiej sesji możesz być tak zdołowany, że nie masz ochoty już nigdy telefonu na oczy widzieć. A jak klient jest taki w drugą stronę, że z tobą gada, a potem powie dziękuję, do widzenia? A powiem ci, że to jest drugi problem i często spotykany, bo jest część osób, które sobie lubią pogadać. No właśnie. I profesjonalny telemarketer jest w stanie wyczuć, kiedy ta rozmowa może się zakończyć czymś sensownym dla obu stron, a kiedy no, jest bezsensowna, no po prostu człowiek chce się wygadać. I teraz można w niektórych wypadkach wykorzystać to w ten sposób, że owszem, pogadać z tym człowiekiem, bo on tego potrzebuje, ale przy okazji na przykład poznać pewne kontakty, do których można zadzwonić, czyli wzajemna też taka pewna forma pomocy, no a czasami po prostu tą rozmowę trzeba skończyć. W sposób oczywiście grzeczny, kulturalny, ale zakończyć, bo szkoda czasu. No, ja muszę się tutaj tobie pochwalić. Kiedyś, jak jeszcze firmy prowadziłem, przyszła taka, no nie telemarketer, ale taka, co chodzi. Bezpośrednia sprzedaż, też jakieś ubezpieczenia, czy coś tam było. No i kupiłem te ubezpieczenia, a potem ta pani kupiła u mnie książek i jeszcze na tym zarobiłem. O, no widzisz. O sprzedaży książki. Profesjonalny sprzedawca. Słuchaj, to jest zresztą temat w tej chwili bardzo modny, ale nie w modzie sprawa, bo tak powinno po prostu być, że przy wszelkiego rodzaju biznesie tak naprawdę powinny wygrywać obie strony. Obojętnie, czy to się zakończy sprzedażą tylko w jedną stronę, w sensie ty na przykład sprzedasz, ale oboje musicie być z tego zadowoleni, bo klient tak samo z twojej usługi, a jeżeli ta sprzedaż idzie w obie strony, ewentualnie ja często stosuję coś takiego, że mam kontakt z tymi klientami cały czas, czasami po wiele lat i zmieniałem pracę na przykład na inną branżę, ale cały czas z tymi ludźmi się kontaktowałem, bośmy się wymieniali kontaktami swoimi. Bo on coś tam potrzebował, to ja mu kontakt załatwiłem, ja potrzebowałem, on mi załatwił.
No dobrze, ale poczekaj. Już tak, dzwoniłeś, zostajesz tym agentem, no i chyba ci wychodziło to dzwonienie, skoro zacząłeś uczyć innych, tak? Znaczy co, awansowałeś, tak? Byłem skuteczny, od pewnego momentu zacząłem być skuteczny i zaproponowano mi stworzenie, najpierw dzwonienie dla agentów ubezpieczeniowych, potem stworzenie grupy telemarketerów dzwoniących dla agentów ubezpieczeniowych i tak to wyglądało. Przez dłuższy czas prowadziłem taką grupę, w pewnym momencie zrezygnowałem z tego tematu. Zacząłem z kolei szkolić. Przy czym szkoląc mam taką zasadę, obojętnie czy szkolę, czy nie szkolę, a szczególnie jak szkolę, to tak samo muszę sam dzwonić, czyli zawsze praktycznie w każdej pracy pracowałem na telefonie. Wiesz, to wynika z tego, że mamy z całym szacunkiem dla trenerów, szkoleniowców, pracujących przy szkoleniach telemarketingowych, mamy bardzo dużo osób, które są trenerami czy szkoleniowcami w telemarketingu, dlatego że nie udał im się sam telemarketing. Nie potrafią z tego wyżyć, więc szkolą. I oni często to robią bardzo dobrze, to trzeba przyznać, ale niestety też często wiedza, która jest tutaj przekazywana, jest czysto teoretyczna. No to tak właśnie często bywa. No niestety, a ja postanowiłem i w swojej firmie mam taką zasadę, że wiedza, którą przekazuję, jest przede wszystkim praktyczna. Ja nawet te spotkania nazywam treningami, a nie szkoleniami, żeby podkreślić to, że to jest czysta praktyka. Tutaj mi się przypomina to jeszcze z czasów agenta ubezpieczeniowego. No. Taka swego czasu słynna sprawa z książką Bettgera, to była taka Biblia agentów ubezpieczeniowych, notabene świetna książka, mówiąca o tym, jak sprzedawać, i ona często była potem na szkoleniach wykorzystywana. I tam Frank Bettger mówi o tym, żeby pytać, jeżeli klient nie chce kupić, dlaczego? Dlaczego pan nie chce kupić? I no to raczej się tak nie robi. Proszę? Raczej się tak nie robi. Myśmy tak robili, bo Frank Bettger tak powiedział i tak na szkoleniach nas uczył. Nie, znaczy, wiesz dlaczego tak mówię? Przepraszam, że ci przerwę, ale ja właśnie w ten sposób sprzedałem te książki temu domokrążcy. Po prostu powiedziałem, że nie kupię tego ubezpieczenia. Pani się spytała, dlaczego? Ja jej powiedziałem, no proszę panią, jakby pani była profesjonalna, to byś nie pytała, dlaczego? Widzisz, i tutaj jest, zrobiłeś tak, jak robi większość osób. Agenci, biedni agenci dostają po głowie, a dostają z jednego względu. Szkolenia, bo książka jest w realiach osadzona amerykańskich. Szkolenia na podstawie tej książki są szkoleniami teoretycznymi od ludzi, którzy nie sprzedawali. Nie sprzedają. Jak ja się tam dlaczego, to od razu człowiek sobie tysiąc powodów wymyśla, dlaczego nie kupi, tak? I a wiesz, już w życiu nie tak kupi. Jest? Dlatego, że amerykańskie why to nie jest nasze dlaczego. O! Nasze dlaczego ma taką konotację trochę z wchodzeniem z butami. Powiedz mi dlaczego, chcę wiedzieć, już. Amerykańskie why ma bardziej konotację proszącą, pomóż mi zrozumieć. Dlatego tam to działa. A widzisz, jak to dlaczego? Głupi tłumacze potrafią spieprzyć no potężny biznes. No, ja nie wiem, czy to jest kwestia głupich tłumaczy, bo to jest po prostu, no rzeczywiście why znaczy dlaczego, tylko inny sens, inna trochę konotacja, nie wiem, inny smaczek tego słowa. Wiesz, ja ostatnio czytałem taką książkę ekonomiczną, gdzie słowo kredytobiorca był przedstawione jako biorca kredytu. Mm-hmm. To wiesz, to taki głupi szczegół, a czyta się to beznadziejnie. Dokładnie, nieszczęśliwe trochę tłumaczenie, ciężko nawet się to wymawia jakoś tak. Nie? No dobrze, no. Ale czyli co, sprzedawałeś, awansowałeś, no to hello, gdzie tutaj jakieś prawo, jakieś ZUS-y, jakieś podatki, jakieś spółki z o.o., jakieś weksle, o których będziemy za chwilę rozmawiać, skąd to się wzięło? Wiesz co, ze sprzedaży. Ponad dwa lata temu, zajmując się tymi moimi szkoleniami, stwierdziłem, że no dobrze by było wyjść z działalności gospodarczej i jakoś to inaczej prowadzić, ale zgodnie z prawem, bo ja mam taką zasadę, że cokolwiek robię, staram się robić zgodnie z prawem, aczkolwiek mądrze. I wtedy
dotarł do mnie człowiek, który w tego typu spółce była jeszcze jedna, w tym momencie zajmuje się już trochę innymi rzeczami, w tego typu spółce pracował i zaproponował mi, słuchaj Darek, po co ci działalność gospodarcza, skoro to możesz robić mądrzej? Możesz tym tematem się zajmować, którym się zajmujesz, ale być wspólnikiem w spółce. Pokazał mi, jakie są tego plusy. Ja wtedy w ten temat wszedłem. Przez pewien czas pracowałem jako wspólnik, robiąc swoje tematy w tamtej spółce. I w międzyczasie dwóch kolegów, którzy też w tamtej spółce działali, zaproponowali mi, słuchaj Darek, zróbmy coś swojego. Okej. Siedliśmy, zastanowiliśmy się, jak to można zrobić. Pewne know-how już było. I zrobiliśmy tą swoją spółkę, a w zasadzie swoje spółki w ramach tych spółek zajmowaliśmy się też paroma innymi rzeczami. Czyli po prostu podpatrzyłeś? Tak, tak. Bo ja myślałem, że to było tak, że ty dzwonisz po tych ludziach z ubezpieczeniami, a tam ci ludzie mówią tak: panie, co mnie ubezpieczenie obchodzi? Ja mówię, że 900 ZUS-u zapłacić, co mi pan tutaj, wiesz, no i co, znalazłeś potrzebę, no i jakoś ją zaspokoiłeś, tak? Myślałem w ten nie, sposób. Nie, to może aż tak inteligentny nie jestem. To by było takie romantyczne, wiesz, ta moja wersja, nie? No ale co, podpatrzyłeś, bo może powiedzmy ludziom, o co chodzi dokładnie z twoim rozwiązaniem, które promujesz, tak? Gdzie do internetu można odesłać słuchaczy? Słuchaj, wiesz co, to jest tak, no najlepiej by było albo, bo tak jak rozmawialiśmy przed anteną, nasza główna strona w tym momencie troszeczkę leży i kwiczy ze względu na to, że zrezygnowaliśmy z jednej domeny, a niestety pod nią były podpięte pliki, więc proponuję, ja może przeczytam po prostu. Jest taka strona section one. biz.pl section one. Tak jest. Tak, sekcja pierwsza z Lafem Nikita, stąd wziął się ten pomysł. I tam są wszystkie namiary na mnie i najlepiej do nas napisać, bo ja mam przygotowane pewne pliki, w których dokładnie ten temat jest opisany. Tak dokładnie i łopatologicznie, że ja czasami rozmówcę wprost przepraszam, że go może by się nie poczuł jak idiota, że się do niego pisze jak do dziecka, ale też zauważyłem, że dobrze pewne tego typu sprawy fiskalno-prawne wytłumaczyć bardzo jasno. Ludzie się z tym czują pewnie i też wiedzą, w co wchodzą. A tu nam zależy na tym, żeby dokładnie wiedzieli, o co w tym temacie chodzi. No to w kilku słowach powiedz, o co chodzi. Słuchaj, my się zajmujemy od tej strony właśnie, powiedzmy, prawnej dwoma tematami. Jeden temat jest przeznaczony dla jednoosobowych działalności albo ludzi, którzy chcą prowadzić biznes jako jedna osoba, taki freelancer powiedzmy, bo to przede wszystkim do tej grupy jest kierowany produkt. I wygląda to tak, że możemy prowadzić działalność gospodarczą jako jednoosobowa działalność gospodarcza albo jako spółka. Tak jest. Można założyć spółkę i to bywa kłopotliwe i wiąże się też pewnymi obostrzeniami, problemami, odpowiedzialnością i tak dalej, a można w ramach spółki działać jako wspólnik. Co to znaczy? No właśnie, bardziej prostszymi słowami. Osoba wykupuje jeden udział. Za 50 zł. Ten jest minimalny 50 zł. I w tym momencie zostaje wspólnikiem w spółce. Jest taki artykuł, ja go na razie może nie będę cytował. Nie strzelaj artykułami, tylko mów, o co chodzi. No jestem spółkiem, no ale poczekaj. Tak. Albo sobie prowadzę działalność gospodarczą, albo mam jeden udział w twojej spółce. No to hello, ja wolę działalność gospodarczą. Znaczy, przynajmniej powiedz mi, dla naszego to drugie jest opłacalniejsze. Wiesz co, nie zawsze jest opłacalniejsze, ale często jest. Dlaczego uważam, że lepsza jest spółka w sensie bycia udziałem w spółce? No słuchaj, będąc przedsiębiorcą mającym jednoosobową działalność, odpowiadasz całym swoim majątkiem. Jeżeli masz żonę, masz rodzinę i nie macie intercyzy, to odpowiadasz majątkiem całej swojej rodziny. W każdej chwili urzędy mogą cię ciągać po kontrolach. Dodatkowo musisz się na wszystkim znać. Bo musisz być zarazem prawnikiem, chyba że stać się na prawnika. Musisz być księgową, chyba że stać się na księgową. Przy czym tu warto pamiętać, że księgowość w jednoosobowej działalności tak naprawdę odpowiada tylko za, ja to nazywam sumowanie, za podliczanie wszystkiego.
bo teoretycznie, jeżeli każesz księgowej wciągnąć w koszty coś, czego ci nie wolno, i ona to wciągnie, no to nie ona za to odpowiada, tylko ty. Tak jest. A chodzi o to, żeby się tej odpowiedzialności pozbyć. Będąc wspólnikiem w spółce, masz zewnętrzną księgowość, masz zewnętrznego prawnika i tak naprawdę ty masz tylko i wyłącznie zbierać i raz w miesiącu wysłać faktury kosztowe, faktury przychodowe i w zasadzie niewiele więcej masz do roboty. Jeżeli przyjdzie jakakolwiek kontrola z Urzędu Skarbowego, ona przyjdzie do spółki, nie do ciebie. Bo spółka jest za wszystko odpowiedzialna. Aha, czyli poczekaj, ty masz spółkę z o.o. i na przykład 10 takim ludziom, którzy sobie prowadzą małe działalności gospodarcze, sprzedajesz po jednym udziale, oni są wspólnikami i mogą pracować na rzecz spółki za darmo zupełnie. Sobie pracują. Płacą ci jakąś tam miesięcznie na koszty związane z wynajęciem tych prawników, ale to są śmieszne kwoty z rzędu 100-200 zł podejrzewam. To jest w granicach 500 zł, wszystko włącznie z umową zleceniem, jeżeli ktoś chce mieć płacony ZUS. To do tego dojdziemy za chwilę. I co? I w ten sposób tak, ja nie prowadzę swojej działalności gospodarczej, jestem jako bezrobotny, powiedzmy. Nie, ale tak. Nie. Nie jesteś jako bezrobotny. Nie musisz prowadzić działalności gospodarczej, jesteś wspólnikiem w spółce. No tak, nie, załóżmy, że nie zarabiam nic, no bo mi nie płacicie. Zakładam, tak? Ale poczekaj, żeby to wytłumaczyć. No właśnie, i teraz tak, jak mam jakiegoś klienta, to ja podaję na fakturze spółka z o.o. taka i taka i pieniądze tak. Lądują na jakimś tam waszym koncie, tak? Nie, lądują na twoim subkoncie. A, subkonto, jest jasne. W spółce ty dostajesz subkonto, kartę bankomatową, wszystkie te rzeczy, które są ci potrzebne. No dobrze, a jak na przykład chcę wziąć coś na raty, na przykład, nie wiem, komputer potrzebuje drugi. Masz, tak jak będąc na jednoosobowej działalności, masz dokumencik, który ci mówi, czym się zajmujesz i czym możesz się zajmować. No PKD, KRS. Tak. Dokładnie, tak będąc w spółce dostajesz pełnomocnictwo, które mówi, czym się możesz zajmować w ramach spółki i mówi, co możesz robić. Na przykład mówi o tym, że jeżeli chcesz wziąć coś w leasing albo chcesz wziąć coś na kredyt czy jakąś pożyczkę, możesz to w ramach spółki zrobić tylko za zgodą zarządu. Jest kwestia jakiegoś rozsądku takiego, żeby w tej spółce, no gdzie kucharek sześć, tam nie ma gdzie co jeść. Musi być ktoś, kto to wszystko trzyma w ryzach. Czyli jakaś tam lekka kontrola jest. Jest to nawet trochę więcej niż lekka kontrola. Masz dużą wolność, ale my o wielu rzeczach musimy wiedzieć, bo za to odpowiadamy jako spółka. Czyli tak samo jakiś wspólnicy, bo jeżeli spółka się sypnie, bo ktoś zrobił jakiś nielegalny albo głupi ruch, to w tym momencie my wszyscy tracimy jako wspólnicy tak samo, bo spółki nie ma. No tak, no bo wejdzie komornik czy coś. No dobrze, czyli co? Dokładnie. Żeby zaciągnąć jakieś zobowiązania, no to trzeba się z tobą dogadać, tak? Znaczy za zarządem, żebyś był pewny, zaufany, że dłużej współpracować. Tak. No dobrze, ale z drugiej strony, jak ja na przykład wystawię, bo rozumiem, że ja mogę wystawiać faktury w imieniu tej spółki, jak na przykład wystawię takiemu kreatorowi fakturę na 1 000 000 zł, sprzedam mu tą fakturę, żeby on sobie w koszt wrzucił, a on mi da za to 20 000 zł. I wtedy spółka jest w dupie, bo musi podatek płacić. Dokładnie. Więc tak. Więc jak przyznam, że w tym momencie my też, ale to troszeczkę też z innych względów, chcemy zrobić tak, żeby faktury były wystawiane centralnie. Tylko wysyłasz zlecenie, że ma być taka faktura, a ona centralnie będzie wystawiona, ale to może nie tyle przez machlojki, co bardziej przez błędy, które robią wspólnicy i często potem są potrzebne korekty i są niepotrzebne kłopoty. Ale w wypadku jakichkolwiek nielegalnych, czy ja to nazywam niehalo działań ze strony wspólników, spółka się zabezpiecza. Ma dwa sposoby na zabezpieczenie się. Jeden jest taki, że w razie, kiedy by trzeba było szybko coś zapłacić, jest specjalny fundusz, na który jest z obrotów każdego wspólnika 0,5% zawsze odkładane. Czyli powiedzmy, jak wspólnik w miesiącu zarobił 5 000, no to tam ile? 25 zł jest odłożony na ten fundusz, ale to się pieniądze robią całkiem ciekawe przy wszystkich wspólnikach, jest ich już trochę. A druga rzecz, zawsze z nowym wspólnikiem podpisujemy weksel. Do niego jest oczywiście umowa wekslowa,
Wiadomo, że uruchomienie takiego weksla też nie jest super proste, ale jeżeli jest zasadne, no to trudno darmo, musimy się bronić. Aha, czyli jakoś się zabezpieczacie przed takimi wpadkami? Musimy. A zdarzyły się takie wpadki, czy...? Raz była sytuacja, kiedy weksel musiał być uruchomiony. A tak w procentach? A raz była sytuacja taka trochę śmieszna. Wiesz, ale czekaj, powiedz to w procentach, bo jak powiesz raz, to my nie wiemy, czy ty masz dwóch klientów, czy 3 miliony, to wiesz. No mówię. Nie, tych klientów w tym momencie jest w granicach 100 i to była kwestia jednej osoby, jednego klienta. Aha, ale tak mam nadzieję, że... To się bardzo rzadko zdarza. Że nie 5 milionów złotych kary, wiesz, kontrolnej. Nie, to było w granicach 30 tysięcy. Aha, czyli poważna już dosyć kwota. No, ale ten wspólnik też robił całkiem duże biznesy. Jako freelancer, ale całkiem duże pieniądze. Ale powiedz mi, tak chciało szukać, czy tak po prostu mu się noga podwinęła? Wiesz co, nie znam do końca tej sytuacji, nie znam do końca tego człowieka, więc trudno mi powiedzieć. Mogę powiedzieć z praktyki, tak jak widzę, że tutaj ja bym stawiał raczej na nieuczciwość z tego względu, że my się w dużym stopniu znamy, jeżeli nie wszyscy, to przynajmniej grupami. Więc jeżeli na przykład jesteś wspólnikiem i masz jakieś problemy, nie wiem, nie możesz sobie pozwolić na zapłacenie abonamentu czy coś innego, no różnie się zdarza, zawsze się można dogadać. Po prostu słuchaj stary, zapłacę trochę później, no nie ma problemu, nikt cię nie będzie ścigał. No jasne. Oczywiście, że to wszystko musi być zrobione z głową. To wszystko musi zasadzać się też na jakimś zaufaniu i uczciwości. Stąd między innymi my się nie ogłaszamy w mediach jakoś specjalnie. To wszystko działa bardziej na zasadzie marketingu szeptanego. Są wprowadzani ludzie, którzy są znani innym osobom. Ludzie, za których w zasadzie w jakimś tam stopniu można ręczyć. No, na ile się da, ale w jakimś tam można. No jasne, jasne. No dobrze, a jak rozwiązałeś taką opcję, że na przykład, no dobrze, zarobiłem 1 000 000 zł w czerwcu, zarobiłem 1 000 000 zł, no ale to sobie jest zysk spółki, no to ja musiałem mieć te pieniądze, no jako ja, to co wtedy? Masz je jako ty. Ten artykuł, którego nie chcę wspomnieć z kodeksu spółek handlowych, mówi o tym, że jako wspólnik spółki jest taka możliwość i my ją stosujemy. Oczywiście do tego spółka musi być przygotowana, a jest. Jako wspólnik spółki, ty masz tematy, którymi się zajmujesz i masz za te tematy dostawać swoje wynagrodzenie, czyli to, co zarobiłeś. Ale jak? W jakiej postaci? Dywidendy? Nie. To podatki mnie zjedzą. Dokładnie, wtedy masz podwójne opodatkowanie. Ten artykuł mówi o tym, że... Ja zresztą podam, a co mi tam? To jest artykuł 176 Kodeksu Spółek Handlowych. Zapraszam do internetu, bo to warto go sobie przeczytać. On jest oczywiście ogólny, do niego są wykładnie prawne, ale generalnie chodzi o to, że wspólnik wykonuje świadczenia niepieniężne na rzecz spółki, czyli to, co robi dla spółki i za to należy mu się wynagrodzenie. W praktyce to wygląda... Czekaj, za świadczenia niepieniężne należy się wynagrodzenie. Świadczenia niepieniężne. No to świadczenia niepieniężne... I należy mu za się wynagrodzenie? Należy mu się wynagrodzenie. Czyli usługi. Aha, znaczy co, bo mi się czyli to wydaje takie durnowate. Na nasze, żeby wszyscy to... No właśnie, bo to mi się wydaje durnowate. Za coś, co robię za darmo, należy mi się wynagrodzenie. Tak to zabrzmiało. To jest język prawny. On nie zawsze jest... Zrozumiałe, jasne. Od strony takiej, powiedzmy, czysto ludzkiej. No dobrze, ale jak ja te pieniądze dostanę? Słuchaj, jesteś webmasterem, robisz strony internetowe. I teraz masz w pełnomocnictwie wpisane, że dla spółki, na rzecz spółki, ty się zajmujesz właśnie webmasteringiem dla klientów spółki. Tak jest. Czyli nawiązujesz pracę z osobami lub firmami, robisz dla nich strony, te osoby ci płacą. Jest wystawiana faktura, na fakturze jest numer twojego subkonta. Te pieniądze wpływają na twoje subkonto. Tak jest. I teraz ty się masz ze spółką rozliczyć w zakresie abonamentu miesięcznego, tego 0,5%, plus masz odprowadzić VAT. Aha. I cała reszta pieniędzy jest dla ciebie. Oczywiście istnieje coś takiego jak podatek. Ty ten podatek płacisz raz w roku, podatek dochodowy. Dostajesz PIT ze spółki i masz zapłacić podatek. Co jest zresztą też fajną rzeczą, bo nie płacisz go co miesiąc, jak to się często robi przy jednoosobowej działalności, tylko raz w roku możesz tymi pieniędzmi obracać. Ale ja te pieniądze dostaję jako co?
ty te pieniądze jako umowa, sobie jako zlecenie, udzieło ze swojego subkonta, którego jesteś właścicielem, na konto prywatne, na zasadzie zaliczki na poczet wypłaty. Najczęściej tak to nazywamy. Aha. Bo to są twoje pieniądze. Na tych pieniądzach nikt ci nie może siedzieć. No dobrze, ale poczekaj, powiedzieli, że trzeba VAT zapłacić, a ja na przykład zarobiłem ten milion, ale miałem 500 tysięcy kosztów i tam też jest VAT, czyli co, ktoś mi powie, ile ja tak naprawdę, a wy część faktury odrzucicie, że się nie nadają w koszty, więc no. Ktoś mi powie, ile tego VAT-u mam zapłacić, czy to spółka sama zapłaci? Taką dykteryjkę ci powiem a propos tych faktur, ale najpierw odpowiem na twoje pytanie oczywiście. Raz w miesiącu od księgowej, bo tutaj wspomniałem o tym, że jest księgowa, która się wszystkim zajmuje. Raz w miesiącu od księgowej koło 20 dostajesz dokładną e-mailem rozpiskę, jak wygląda twoja kwestia finansowa. I gdzie, ile mam przelać pieniędzy tytułem podatków dokładnie i tak dalej. Dokładnie tak, jak to wszystko ma wyglądać. I teraz jej brocha, już tak brzydko powiem, jej biznes jest w tym, żeby to tak zrobić, żebyś ty jako wspólnik, a zarazem jako w pewien sposób klient spółki był zadowolony. Czyli na przykład, żeby twój podatek dochodowy, który będziesz płacił, mógł być jak najniższy i tak dalej. A co do tych faktur, o których wspomniałeś, to właśnie jest na przykład możliwość, no w spółce są większe możliwości niż przy jednoosobowej działalności. Na przykład będąc klientem na obiedzie, możesz na to wziąć fakturę i wrzucić sobie w koszty. Jeżeli jesteś w sklepie, to możesz tytułem jakiejś spożywki do biura pewne rzeczy sobie zakupić. Tylko to znowu musi być robione z głową. I kiedyś o mało biedna nasza pani Joanna księgowa nie padła ze śmiechu, no. Jak jej wrzuciłem fakturę taką właśnie spożywczą z hipermarketu, tylko nie przypatrzyłem, że wrzuciłem do tej faktury tak samo kocie żarcie. Ale to wiesz, to jest tak najbardziej, mi się wydaje. No, nie zajmujemy się hodowlą kotów. Ale do ochrony. Nie, spółki. No, ja żarcie dla psa wrzucam. No, ale wiesz co, no jest taki dowcip, bo on jest trochę brutalny o kocie obronnym. Może go nie będę tutaj cytował. Nie, kot się raczej do obrony nie nadaje. Nie. To jakbyś żarcie dla psa kupił, to trzeba się ze sklepową dogadać, żeby ci wpisała żarcie dla zwierząt. No teoretycznie, no ale wiesz, wtedy też się musisz wykazać obecnością psa w spółce. No to był kiedyś zdech, no bez przesady. Wczoraj zdech pogrzeb był. Wiesz, temat spółki mi się też przez to podoba, żartujemy, że oczywiście. Tutaj wszystko musi być jasne. No i, ale... To wszystko jasne i zgodne z prawem. Ja to lubię mieć. Ale poczekaj, to wy sami nie możecie tego VAT-u ściągnąć z tego konta, żeby tam klient miał, spokój, nie musiał pamiętać o przelewach. Wiesz co, no teoretycznie jako spółka oczywiście możemy ściągać różne rzeczy, ale tego się nie robi. Wychodzimy z założenia, że to subkonto jest subkontem kogoś. Naszego wspólnika. I on tam dokonuje pewnych rzeczy. Jeżeli my coś chcemy, nie wiem, ściągnąć, jak to nazwałeś, to wysyłamy mu maila, że ma być przelane wtedy i wtedy na to i to konto, no najczęściej na konto główne. A powiedz mi w takiej sytuacji na przykład, no dobra, ja zarobiłem te 500 000, muszę VAT odprowadzić, 230 tysięcy, mniej, połowa tego. Ale znowu drugi wspólnik miał stratę, to wy wychodzicie na zero, a ja muszę VAT zapłacić. Słuchaj, to jest bardzo dobre pytanie, jak powiedział kiedyś premier. Jak się nie zna odpowiedzi, to się przeważnie tak mówi. Dokładnie tak, na które ja ci nie odpowiem, bo mam tą zasadniczą radość wewnętrzną i spokój, i przez to trochę lepiej śpię, że ja się tym nie muszę zajmować. Czyli to są już po prostu szczegóły. I ona to musi tak zrobić, żeby było dobrze. No rozumiem. Czyli, ale jakoś sobie na pewno z tym radzicie. No to słuchaj, no to... No musimy sobie radzić, bo to wszystko musi być opłacalne i dla wspólników, i dla nas. Powiem ci to już tak prywatnie, z własnego doświadczenia, że ja tylko zrobiłem tyle, że w drobnych rzeczach, o których mam jakieś blade pojęcie, sprawdziłem, co księgowa robi, po to, żeby móc zdobyć jakieś tam zaufanie do niej. Przeprowadziłem z nią kilka rozmów na tematy też trochę poboczne, żeby zobaczyć, jaka to jest osoba, jak tam jest u niej z uczciwością, tak samo z jakąś taką mądrą, uczciwą kreatywnością i osobiście oceniam ją bardzo dobrze. Zresztą to jest któraś kolejna księgowa, zmienialiśmy księgowe, musieliśmy sprawdzić kilka firm, wybraliśmy w końcu jedną i jak na razie jesteśmy bardzo zadowoleni.
No to super. Moi drodzy, przypominam, bo już połowa audycji. Kontestacja 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. Dzisiaj trochę trudny temat, taki prawniczo-księgowy, aczkolwiek mówi o tym, jak nie płacić pewnych podatków, a dwa, jak trochę, przynajmniej tą początkową odpowiedzialność zrzucić na kogoś. Na kogoś, dokładnie. No bo to de facto wy tak naprawdę zarabiacie na tym też, że przejmujecie odpowiedzialność za prowadzenie spółki w każdym aspekcie i ten ktoś ma jakieś tam rok, czy dwa, czy ileś czasu, żeby podpatrzeć, jak ta spółka działa, jakie są przepisy, co się wiąże z tym, co to ta spółka jest, no i może kiedyś się usamodzielnić już, nie? Wiesz co, powiem ci, że najczęściej tak nawet nie jest. To znaczy, my przejmujemy odpowiedzialność, ale ludzie się rzadko zajmują tym, jak działa spółka. Do nas przychodzą osoby, które są agentami ubezpieczeniowymi, które są szkoleniowcami, które są webmasterami, generalnie wykonują takie typowo freelancerskie zadania i te osoby nie mają głowy do tego, żeby się zajmować kwestiami prawnymi, ale nie chcą płacić podatków. Oni chcą robić swoją robotę i tak jak mówisz, jak najmniej płacić podatku, jak najmniejszą mieć odpowiedzialność, spać spokojnie. No dobrze, ale poczekaj, bo wy de facto robicie to samo, co akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Tak, tylko tyle, że oni działają na zasadzie stowarzyszenia, my na zasadzie spółki z o.o. Oni jako fundacja działają. Tak. I oni... oni działają w oparciu o ustawę... ...ograniczenia, bo tam jest kwestia wieku, tam jest kwestia tego, że osoba... Chyba w większości musi być studentem. U nas takich ograniczeń nie ma. Znaczy, bo oni działają w oparciu o ustawę o uczelniach wyższych, że tam można tworzyć takie. Dobrze, mamy gościa, to odbiorę telefon. Cześć, Mariusie. Hej, witajcie, bo tak akurat o freelancingu to jakoś tam... Witam cię serdecznie. Ja mam takie pytanie. Konkretnie, jeżeli ktoś jest tym freelancerem już, i powiedzmy, jakby to powiedzieć... Płaci 900. Znaczy, mówiąc nie, powiedzmy, że nie płaci, bo jest początkującym freelancerem. Tak. Znaczy, nic nikomu nie płaci. No i jaka tak w ogóle opcja jest najkorzystniejsza? Czy nie wiem, uciec do Anglii, gdzieś się tam rejestrować i tam coś płacić, czy też... Nie wiem, działać na czarno, w sensie bez żadnych faktur nie wystawiać, no nie, robię tylko, umawiamy się na słowo, ty mi płacisz, ja ci robię i tak dalej, czy jak? No to wiesz, no co ma Darek powiedzieć? No Darek powie, że najlepiej skorzystać z jego usług, no tak Darek odpowie, no bo wiesz, jak? Nawet niekoniecznie. Pytanie jest bardzo dobre, z pytaniem się bardzo często spotykam. Na pewno odradzam robienie biznesu na tak zwaną gębę. Oczywiście ze względów raz na kwestie uczciwości, na kwestie prawne, legalności. Dwa, wielokrotnie spotykałem się z sytuacjami, gdzie przy tego typu próbach robienia biznesu freelancer zostawał na lodzie, bo jego człowiek, z którym ten biznes robił, po prostu robił go w konia, zostawiał go bez pieniędzy, robota była wykonana, a nie było wynagrodzenia. No różnie się zdarzało i potem były wielkie żale. No ale wiesz, zawsze można, nie wiem, zaliczkę jakąś wziąć, tak? Albo, nie wiem, czy tak. Ja rozumiem, że zawsze się zdarzy ktoś nieuczciwy, ale z drugiej strony... Ale Mariusie, jakie ty biznesy będziesz robił na szaro? No czy pójdziesz do Ery, że zrobisz jej nową stronę, czy tam do Plusa, czy do Skype'a, no i co? Oni się uśmieją, jak cię zobaczą. Nawet jeżeli to będą, jak już jesteśmy przy tych stronach, strony dla jakichś tam małych firm czy osób, tutaj jest jeszcze też niebezpieczeństwo dla osoby, która zleca coś takiego, jeżeli to jest na gębę, bo to jest tak, ale jeżeli zapytam piszę, od razu o taką jedną rzecz. Tak. Takie, jakby to powiedzieć, biznesy freelancerskie bardzo często zaczynają osoby młode. I to nieraz jest jeszcze gimnazjum, nieraz liceum, jakiś student, który sobie po prostu dorabia w ten sposób. Tak. I on się nie bawi, prawda, w żadne zakładanie firm, tylko po prostu, nie wiem, dlatego też zarabia gówniane pieniądze. Słuchaj, ja bym w takiej sytuacji pomyślał o umowie o dzieło albo umowie zleceniu. Mhm. Z kilku względów. Po pierwsze, jest to legalne. Po drugie, dla ciebie jest to bezpieczniejsze. Po trzecie, jest to bezpieczniejsze dla osoby, która zleca.
dla zleceniodawcy, bo jak jesteśmy przy tych stronach, ja miałem parę razy przykrość widzieć sytuację, gdzie na przykład było zlecenie zrobienia strony internetowej, ta strona była wykonana, wpadała jakaś kontrola, okazywało się, że, bo to jest do sprawdzenia, że strona była wykonana, nie wiem, flesze czy jakieś inne tam animacje były wykonane na nielegalnym oprogramowaniu i w tym momencie było pytanie do zleceniodawcy, do firmy, która zleciła tą stronę, no dobrze, kto to robił? Macie na to jakąś fakturę? No nie mamy faktury i w tym momencie zleceniodawca za wszystko był odpowiedzialny. A nie byłby w momencie, kiedy byłoby to zrobione legalnie, więc to jest niebezpieczne dla obu stron. A czekaj, skąd taki ktoś wie, czy to na legalnym fleszu było robione, czy na tym? Nie pytaj mnie o szczegóły techniczne. No nie, tak. Wiem tyle, że przez może ktoś wie, niech dzwoni. Kilka lat pracowałem dla firm informatycznych, sprzedając strony internetowe i tam po prostu z informatykami rozmawiałem i stąd wiem, że możliwości są. Aha. Okay. Nie wiem, tam są jakieś kody zaszyte. Nie wiem, może zadzwoni ktoś ze słuchaczy, kto się na tym zna, ewentualnie poprawi mnie, jeżeli już w tym momencie opowiadam głupoty, bo to, o czym mówię, to są informacje, powiedzmy, z okolic roku 2000. To się mogło dużo pozmieniać, ale podejrzewam, że nie aż tyle. I rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżeli to jest osoba bardzo młoda, no to działalność gospodarcza niekoniecznie jakakolwiek jest dla niej sensowna. Potem, jeżeli to jest student, całkiem fajnym pomysłem jest inkubator. My jesteśmy, można powiedzieć, takim rozwinięciem inkubatora, bo po inkubatorze coś trzeba zrobić, albo działalność, albo uciekać za granicę. Ale wiesz co, słuchaj Darku, bo mówisz o tych inkubatorach, jakby tak. Jakiś chłopak do mnie przyszedł i zrobię panu super profesjonalną stronę, no dobrze, a kim pan jest? A on mówi, no akademickie inkubatory przedsiębiorczości, no to wiesz, to mi się scyzoryk otwiera, do widzenia, dziękuję, no tak wiesz, tak trochę nieprofesjonalnie to wygląda. Wiesz co, nieprofesjonalnie i nie. To zależy, czego oczekujesz. Jeżeli jesteś osobą, która mu mówi, dobra, to proszę pokazać, jakie jest swoje portfolio, proszę pokazać, jakie jest swoje listy referencyjne. On to pokazuje i okazuje się, że rzeczywiście za nim stoi duża praca i tobie to wystarczy. Okej, okay, jeżeli potrzebujesz mieć do czynienia z firmą, to tutaj rzeczywiście spółka jest dobrym rozwiązaniem, zarówno ze względu na to, że to też fajnie wygląda, jak i przy przetargach. Bo inaczej wygląda, jeżeli do przetargu na przykład na duże... Stają akademickie inkubatory spółka. Przedsiębiorczości. Tak, albo inkubator, albo jednoosobowa działalność, a inaczej, jeżeli to jest spółka z jakimś kapitałem i większą ilością ludzi, plus prawnicy i tak dalej, bo wtedy można a na przykład... Jaki wasza spółka ma kapitał? To jest bardzo dobre pytanie, na które znowu nie potrafię odpowiedzieć. W tym momencie 50 tysięcy... Czyli standardowo po staremu. Tak. Bo to jest, dlatego nie potrafię odpowiedzieć, bo to się cały czas zwiększa. Staramy się na bieżąco zwiększać, bo to się przydaje, na przykład przy przetargach. Okej. Okay. Dobra, Mariusz, jeszcze jakiś komentarzyk, pytanie? Czy jakaś firma nie może zrobić, może chyba robić na umowę o dzieło albo o zlecenie, prawda? Przy freelancerach zdecydowanie tak, przy czym zależy, co robisz. Bo jeżeli na przykład jako freelancer pracujesz jako telemarketer, nie możesz pracować na umowę o dzieło, możesz pracować na umowie zleceniu. Z kolei przy wielu innych rzeczach typu strony internetowe spokojnie to możesz zrobić na umowie o dzieło. Też pytanie, co ci jest potrzebne, bo jeżeli jesteś młodym człowiekiem, który ma płacone wszystkie ZUS-y i na przykład nie potrzebujesz świadczeń medycznych, NFZ i tak dalej, to spokojnie umowa o dzieło. Jeżeli potrzebujesz, chciałbyś mieć jeszcze jakąś emeryturę, tam choćby minimalną, no to ludzie już proszą o umowę zlecenie, jeżeli chcą to robić w formie jakichś umów. Tak, mniej więcej rozumiem. Ale na przykład, jeżeli mamy taką osobę, nie wiem, tą jednoosobową, no, jednoosobowego, tak, działalność, kontra drugiego człowieka, który właśnie mówi, ja jestem tutaj osobą prywatną, w pełni, no nie jestem sam, robię na umowę, powiedzmy, o zlecenie czy o dzieło. I teraz w jaki sposób, nie wiem, który z nich mógłby być bardziej korzystniejszy, powiedzmy, dla pracodawcy, kogoś, kto zleca? No, na pewno to zależy od pracodawcy, bo pamiętaj o tym, że jeżeli pracodawca tobie wystawia umowę zlecenie czy umowę o dzieło, on cię zatrudnia. Jeżeli ty masz swoją firmę, swoją działalność albo jesteś wspólnikiem w spółce,
to on w tym momencie z tobą podpisuje umowę o współpracy, czyli jesteś firmą zewnętrzną, czyli teoretycznie dla niego może być lepiej, bo ma mniejsze obciążenie, mniejszą odpowiedzialność. Aha. Przy czym w wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej za wszystko ty jesteś personalnie odpowiedzialny, a w momencie, kiedy jest to spółka, no to ta odpowiedzialność też do pewnego stopnia rozkłada się na spółkę, bo spółka bierze odpowiedzialność tak samo za to, co robisz, no bo jesteś wspólnikiem. Łapiesz? Rozumiem. Okay. Tak, dziękuję bardzo, rozwiałeś trochę moich wątpliwości. Okej, dzięki Mariusie, trzymaj się. Temat się okazuje nie taki prosty. Tak. On jest bardzo skomplikowany. Jest bardzo skomplikowany i zresztą dlatego ja stworzyłem specjalne pliki, które wysyłam do ludzi, w których jest to właśnie bardzo łopatologicznie opisane. Widzę, że nawet szczególnie osoby, które dotychczas prowadziły jednoosobową działalność, nie radzą sobie z tym. Mają dużo pytań, dużo jakichś, nie wiem, skrzywionych wyobrażeń, nawet na temat prowadzenia biznesu. A to wynika z tego, że właśnie przy jednoosobowej działalności, no człowiek chciałby się zajmować tym, na czym się zna, a musi się zajmować wszystkim. Wiem z własnego doświadczenia, bo prowadziłem jednoosobową działalność, zresztą skończyło się to sprawą sądową z ZUS-em, oczywiście przegraną przeze mnie. Wiem, że no, to jest ciężkie. Ja czasami nawet jestem w stanie się pokusić o stwierdzenie, że jednoosobowa działalność jest najgorszym rodzajem działalności, bo... Ja kiedyś powiedziałem, że powinna być słusznie karana. Wiesz co, coś w tym jest. No masz wszystkie obciążenia, jakie ma pracownik. No właśnie jest karana. I minimalnej ilości, no tak, i minimalnej ilości jakiejś, nie wiem, pomocy, no. Okej, okay, ale wróćmy do naszego tematu, czyli tych rozwiązań. Czyli tak, nie płacę sobie wtedy, jak współpracuję tutaj z wami przy tych spółkach, żadnego ZUS-u, no ale chwila, do lekarza bym chciał. Możesz płacić. Możesz właśnie w tym cała rzecz, że możesz płacić, bardzo często ludzie chcą. No to jak to działa? Co? No ale znowu 9 słów trzeba. Wiesz co, nie, jest wystawiana, bo jako wspólnik nie musisz być w ogóle ozusowany. Jeżeli nie chcesz, nie musisz. Mhm. Ale jeżeli chcesz na przykład korzystać ze szpitala czy pomocy zdrowotnej, służby zdrowia, w tym momencie jest ci wystawiona umowa zlecenie. Wystarczy, jeżeli to będzie umowa zlecenie na 50 zł. I odprowadzam składki ZUS od 50 zł. My odprowadzamy składki ZUS od 50 zł. I masz świadczenia medyczne takie jak normalnie, czyli musisz się pojawić z drukiem ZUS RMUA i pokazać. Co więcej, masz minimalną emeryturę na dzień dzisiejszy, jest takie prawo, masz minimalną emeryturę, dokładnie taką samą, zagwarantowaną, jak gdybyś miał działalność gospodarczą i płacił 960 zł. To jest tym wszystkim najlepsze. Ale czekaj, bo to 960 zł to się płaci chyba od 60% średniej krajowej, tak? Czyli... Poczekaj, bo muszę to liczyć. ZUS dla przedsiębiorcy jest obliczany mniej więcej od kwoty 1800 zł, tak? Dobrze myślisz? Od 1900, taka jest chyba podstawa. No w każdym bądź razie... Płacąc ZUS od 1900... Darku, czekaj. Płacąc ZUS od 1900 mam takie same świadczenia, jak płacąc ZUS od 50 zł? Jeżeli chodzi o emeryturę, to tak, minimalną, bo jest zapis, że dostajesz minimalną emeryturę. No dobrze, ale nie chodzi mi nawet o emeryturę. Z raka też mnie wyleczą w szpitalu. Myślę, że tak. Jeżeli NFZ się zgodzi. Znaczy, no to wiesz, zawsze no muszę się nie zgodzić. Ale świadczenie lekarskie mam, tak? Normalnie możesz pójść do przychodni, możesz pójść do szpitala. Dlatego ja zawsze do tego zachęcam ludzi, bo sam miałem przypadek, pojechałem w delegację do Torunia i w hotelu po prostu sobie zasłabłem. No, zachciało mi się najpierw dosyć konkretnej siłowni, potem dosyć konkretny basen, a potem inteligentnie poszedłem. No bo poszedłem tak jak się na salony wyjdzie, to tak się z wszystkiego korzysta. No właśnie. Odchamia człowiek trochę. Ten. No dokładnie, no i zwiedziłem cały Toruń włącznie z jednym ze szpitali. No i co powiesz o tamtejszej służbie zdrowia? Wiesz co, poza tym, że było mi zimno, bo to było w nocy, to muszę powiedzieć, że ten szpital, w którym byłem, bardzo sympatycznie, bardzo ludzie konkretnie rzeczowi, no mieli tam konkretny ruch,
niestety. No właśnie dlatego. Roboty dużo, ale no jeżeli, może to trochę dziwnie zabrzmi, ale mile wspominam ten szpital. No to rzeczywiście, jak na Polskę i polską mentalność, dobrze wspominać szpitale, to takie trochę ryzykowne. Wiesz co, powiem, że jeżeli chodzi o służbę zdrowia, ja raczej niewiele korzystam z usług służby zdrowia, ale jak mi się zdarzyło korzystać, to raczej nigdy nie miałem powodów do narzekania. Okej, okay. Słuchaj, wróćmy do tych różnych opłat i tak dalej, no bo tak, akademickie inkubatory 2,5 stówy kosztują, a ty powiedziałeś, że koło 500 to u ciebie jest. Tak, 400 to jest nasz abonament, plus stówka, jeżeli ma być to ta umowa zlecenie. Tak to w skrócie wygląda. W zamian za to osoba dostaje troszeczkę, powiedzmy, łatwiejszy sposób prowadzenia biznesu i trochę większe możliwości niż w inkubatorze. No to tak ciężko tak trochę tutaj powiedzieć, no bo to jednak kupa kasy, to ile oszczędzamy? 400 tylko miesięcznie, chociaż no to jest 4000. To trochę więcej, bo masz 960 zł na przykład ZUS, plus musisz doliczyć sobie jeszcze księgową. No tak, bo tutaj nie płacę na księgowość. Od 50 do 300 zł w zależności od regionu kraju. No nie no, spółka ZO to jest jakieś, no nie wiem, ja płacę 330. Ja mówię przy jednoosobowej działalności. Aha, przy jednoosobowej, no tak. Tak, na czym oszczędzamy? Plus dodatkowo masz dużo większe możliwości robienia sobie kosztów, bo możesz delegacje robić, czego nie masz przy jednoosobowej działalności. Co to znaczy robić sobie delegacje? Bo wiesz, ja to rozumiem, ale niekoniecznie nasi słuchacze. Spółka ciebie wysyła w delegację do załatwienia pewnych rzeczy dla spółki. Innymi słowy, ty jako spółka, siebie jako wspólnika wysyłasz gdzieś, żeby załatwić pewne rzeczy. I z tego tytułu przysługuje ci dieta, z tego tytułu przysługuje ci kilometrówka, czyli nie musisz tak w jednoosobowej działalności prowadzić książki samochodu tam. A to nie musisz być zatrudniony w spółce na umowę o etat, żebyś mógł kilometrówkę robić za używanie z własnego auta w celach służbowych? Więc tak, z autami my robimy w ten sposób, że są co prawda też auta spółki, one są wzięte w leasing, ale w większości, ja na przykład tak mam ze swoim samochodem, że ja ze spółką podpisałem umowę użyczenia. Więc to auto jest trochę moje, trochę spółki. Nie pytaj mnie znowu o szczegóły, jasne. Prawne szczegóły, bo ci nie odpowiem, bo po prostu ich nie znam. Wiem, że prawnik nad tym dosyć długo dumał i wydumał rozwiązania, które są zgodne z prawem i działają. Aha, no dobrze, ale czyli co? Nie może trzy razy. Ale co mi daje to, że się wyślę w delegację, że co? No słuchaj, normalnie przy jednoosobowej działalności tak czy inaczej musisz pojechać i załatwić pewne sprawy, na przykład, nie wiem, kilkaset kilometrów, bo no taki dobrze biznes prowadzisz. No i mam koszty dojazdu, ale tutaj też mam koszty dojazdu. To za różnica, czy to będzie w formie delegacji, czy nie, w formie niedelegacji? Kwestia związana jest z tym, że delegacja daje średnio 3 razy większe koszty dojazdu. Znowu, nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tutaj jest dużo tłumaczenia. Kto będzie zainteresowany, prześlę mu ten mój pliczek. A, czyli tutaj chodzi o to, że ja nie muszę zbierać faktur za paliwo i tak dalej, tylko się trzymać ich przez kilka lat. Tylko się na zasadzie kilometrówki, czyli tam 82 grosze za kilometr. Wystawiasz druczek delegacji i tu ci przysługuje dieta. To ja wytłumaczę może, o co chodzi, bo już załapałem. Normalnie jak jadę do Warszawy na przykład na szkolenie, to muszę kupić gazu za 80 zł, a zrobię 500 km prawie. A jak wystawię sobie delegację na 500 km po 80 chyba 3 grosze za kilometr, to mi daje gazu za 400 zł prawie, znaczy koszty, które sobie mogę zaksięgować, tak. Bo to jest ryczałt taki, że tam remonty samochodu teoretycznie i zamiast płacić 80 zł, znaczy moje koszty, naprawdę były 80 zł tego gazu, a sobie w koszta wliczę 400, tak? Dokładnie tak. Do tego sobie wliczysz jeszcze dietę, do tego sobie wliczysz obiad w restauracji, bo musiałeś go zjeździć, na przykład wziąłeś klienta, no oczywiście tam... Ale to chyba do jakiejś wysokości chyba tam z obiadami jest. No, w szczegóły już nie wchodzą. Dokładnie. Są ludzie mądrzejsi, którzy... Zresztą, nawet jakbyś się mylił, to ty za to odpowiadasz nie ja, gdybym z tego skorzystał, tak? W sensie, ty jako... Dokładnie, za to odpowiada spółka. Za to odpowiada spółka i dlatego bardzo często robimy tak, że
jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość przy wystawianiu faktur, czy przy robieniu delegacji, telefon do księgowej i pytanie. Bo jeżeli czegoś mi księgowa nie uzna, to po prostu mi to odrzuci, więc też w moim interesie jest, żeby to było tak z głową zrobione, żeby to było mi, że tak powiem, zaliczone w poczet, bo ja z tego mam koszt i dzięki temu będę na przykład mógł zapłacić trochę mniejszy podatek, więc mi się to opłaca. Okej, no to jest trochę tutaj pozytywnych rzeczy, czyli no, muszę ci powiedzieć, całkiem mądrze to wszystko rozwiązałeś. Tutaj szacunek dla ciebie. Wielki. To znaczy, żebyśmy też się dobrze zrozumieli, nie będę sobie przypisywać całej zasługi. Tak naprawdę to od strony właśnie prawnej, od strony fiskalnej tym się zajmowały zupełnie inne osoby. U nas w spółce ja jestem odpowiedzialny za telemarketing, za szkolenia, za sprzedaż. Te trzy rzeczy w głównej mierze. No, zajmujemy się też paroma innymi rzeczami, w tym ja też, ale to są trzy główne rzeczy, więc za to ja sobie nie będę przypisywać zasługi, że ja to wszystko przygotowałem, ja się na tym wszystkim znam, bo na całe szczęście nie muszę, ja bym tego siwiał. Już mam trochę siwych włosów na głowie, ale to pozostałość po jednoosobowej działalności. Okej, moi drodzy, bo zbliżamy się do końca audycji. Wiem, że kilka osób próbowało się dodzwonić, więc próbujcie ciągle. Zawsze można do nas się dodzwonić, tylko czasami trzeba trochę podzwonić. 222-195-321. Można na Skype'ie kontestacja.com i my będziemy się zbliżać już powoli, no, do końca tych naszych dzisiejszych męczarni i już mamy telefon. Oczywiście, właśnie oczywiście zawsze zapraszam do kontaktu też prywatnego, czy przez ciebie, czy bezpośrednio do mnie. Halo, coś, nie mogę odebrać telefonu. No, to trudno, będziemy już kończyć audycję, bo coś nie działa. Coś nie działa, no złośliwość rzeczy martwych. Okej, okay. No to moi drodzy, dziękuję wam za to, że nas wysłuchaliście. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach pod audycją. Ja dziękuję oczywiście za zaproszenie, no i dziękuję za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że dla kogoś to będzie przydatne. Tak przypuszczam, że może. No, wiesz co, sam bym z tego skorzystał, gdybym wiedział 12 lat temu, że są takie rozwiązania, ale chyba 12 lat to nie działacie, co? Nie. Niestety nie działa, bo gdybym ja wiedział, że coś takiego jest i gdyby to działało już wtedy, to nie miałbym sprawy z ZUS-em, jak miałem jednoosobową działalność. Cholera. Się wszystko trochę inaczej potoczyło, no ale na całe szczęście zmieniają się różne rzeczy, część rzeczy się zmienia ku lepszemu, można z tego wtedy skorzystać, czemu by nie, jeżeli jest to legalne, jeżeli jest to zdroworozsądkowe, no to po co przepłacać? No pewnie, że tak. Dobrze, to może spróbuję odebrać jakiś telefon, tylko mogę cię, Darku, z tobą się rozłączyć, więc dzwoń od razu do nas, spróbujemy, bo jakiś mamy błąd. Halo, słuchaczu? Halo? Tak, jesteś na antenie, witamy cię. No, witam was, panowie. Ja tak chciałem troszeczkę wrócić do początku rozmowy i zapytać się o odpowiednik amerykańskiego słowa why. Dlaczego to nie może być dlaczego, tylko coś innego? Właśnie, co to powinno być? Właśnie to jakiś zamiennik do tego, nie? Tak, coś takiego. No to spróbujemy, że tak powiem, się zapytać, bo niestety Darek się rozłączył. Już... Aha. No, ale poszło, zaraz, okay. Zaraz go zapytam się w takim bądź razie. Dzwoń do nas, Darku. Dzięki wielkie, trzymaj się. No dobra, no dzięki, cześć. Aj, i to są te różne problemy techniczne. Się rozłączyłem. Tak, jest, słychać, jesteśmy, obydwoje jesteśmy, słuchacz jest na antenie, witam. Witam, cześć, ja mam taką refleksję na koniec. Tak. Zobaczcie, jaki świat mógłby być piękny, gdyby po prostu nie było podatku dochodowego.
Podejrzewam, ale, że kilka rzeczy by mogło ten świat dosyć... Ale słuchaj, czego ty nam życzysz? Przecież Darek by wtedy siedział i sprzedawał ubezpieczenia, a nie miał takiej fajnej firmy i uwalniał ludzi od podatku. Wiesz, no co, właśnie, coś innego... Podatkowe tysiące księgowych straci pracę. Boże, przepraszam. No tak, no księgowi stracą pracę i mówi się, że mafia finansuje, no, prawo, żeby był zakaz narkotyków, to podejrzewam, że tam Darek pod stołem tych posłów wspiera, żeby podwyższali podatki. No, no nie wiadomo jak to jest, Darku, powiedz, no, no płacisz, nie płacisz? Ja wspominę to milczeniem. Okay. Ale fakt faktem, że na pewno wiele rzeczy by mogło być prostszych, łatwych, ciekawszych, jeżeli by trochę inaczej wyglądało, a z drugiej strony, tak między nami mówiąc, jeżeli coś się pojawia, co wydaje się, że nas ogranicza, to bardzo często to jest z kolei brama do tego, że jeżeli potraktujemy to z głową, to możemy na tym zarobić. Największe majątki się robi w czasie kryzysów, tylko trzeba to robić z głową. No tak, no bo to wtedy, no inaczej, im trudniej, tym łatwiej, im gorzej, tym lepiej. Takie, tak, złoto w tygnu się doskonali, o. Okej, okay. Może spróbujcie jeszcze dzwonić. Masz, Darku, jeszcze kilka minut, żebyśmy przedłużyli trochę audycję, bo była chyba rekordowa liczba telefonów, tylko Skype się chyba trochę obraził i zniknął guzik taki jeden. Ale tak, poczekaj, teraz Skype jest już przez Microsoft przejęty, czy jeszcze nie? Jeszcze nie wiem. Nie wiem, a myślisz, że... Myślisz, że to lepiej? Wiesz co, powiem ci... Nie odpowiem wprost na to pytanie, ale powiem tylko tyle. Ja używam Macintosha i na drugim komputerze Linuxa. Wystarczy tego... A na tym Windowsa, tak? Proszę? A na tym Windowsa? Nie, na tym używam Macintosha, siedzę teraz właśnie na Macu. No i co? Nie używam w ogóle Windowsa. Że to niby lepiej? Że nie używam Windowsa? No. Znaczy wiesz, to był mój świadomy wybór. Aha, no dobrze, ale co, lepiej ci z tym Maciem? Czy to taki dobry system? Tak. Okej, okay, mamy słuchaczkę na antenie, witam cię. Witamy. Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie. Słuchałam z zainteresowaniem tej audycji i nasuwa mi się taka myśl. Jak jest w przypadku ubezpieczenia, to znaczy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy na przykład kobieta idzie na urlop macierzyński, to ma wypłacany wtedy zasiłek, tak zwany zasiłek chorobowy od kwoty, od której płaciła ZUS, prawda? A jak jest w przypadku takiej spółki? Czy to jest tak, że ona wówczas nie ma w ogóle tego wypłacanego? Czy urlop macierzyński jest wtedy tylko i wyłącznie urlopem, który ona sobie sama musi zafundować? No i to jest chyba moje główne pytanie. No i jeszcze przy okazji, to co się z tym wiąże, to również pytanie o zasiłek chorobowy w przypadku zwyczajnej niezdolności do pracy powyżej miesiąca. To jest też jedno z bardzo dobrych pytań. Sprawa wygląda w ten sposób, że świadczenia tutaj są dokładnie takie same jak przy minimalnej umowie zlecenie, bo tak to właśnie wygląda. Ale wiesz, to chorobowe na umowie zlecenie też jest? Proszę? Też jest chorobowe na umowie zlecenie. No i właśnie przy umowie minimalnej zleceniu, takiej z tego co wiem, to z chorobowym jest problem, nie ma. I podejrzewam, że podobnie jest w wypadku urlopu macierzyńskiego. Okej, okay, a mi się, no bo mi też się tak ja wydaje, ale chwili, ja tutaj mam dwie takie uwagi, więc to jest chyba rozwiązanie po to, żeby nie płacić podatków, a nie po to, żeby tam, wiesz, wyłudzać jakieś tam, wiesz, świadczenia. A poczekaj. Wiem. Ale słuchaj, a druga rzecz jest taka, poczekaj. A druga rzecz jest taka, myślę, że jak do chłopaków zadzwonisz i słuchaj, może ja już na umowę zlecenie nie chcę pracować, chcielibyście mnie zatrudnili na etat. Znaczy nie. Ja mówię o pracy na o własnej działalności gospodarczej, kiedy praktycznie biorąc człowiek ma bardzo duże pole manewru, jeśli chodzi o płacenie ZUS-u. I to nie jest wyłudzanie, ponieważ no, nie sądzę, żeby kobieta, która rodzi dziecko, była kimś, kto próbuje coś wyłudzać. Po prostu jest to... No, ale poczekaj, bo ja ci... Jasne, ale poddaję ci tutaj takie rozwiązanie, że chłopaki cię zatrudniają za 50 zł na umowę zlecenie, tak?
po to, żeby nie odprowadzać tego ZUS-u 900 zł, tak? A no. Zawsze możesz do chłopaków zadzwonić, chłopaki, byście mnie zatrudnili na 2 miesiące na etat, no bo będę miała dziecko niebawem i... No i wtedy już myślę, że to by się opłacało. Co, Darku, o tym sądzisz? Widzę, że lubisz różne fajne takie kombinacje. To znaczy ja? Nie, Kamil. To, co mówisz w twoim pytaniu, jest jak najbardziej zasadne. No bo oczywiście, że rzeczą czysto naturalną jest, że dziecko się rodzi. Niestety rzeczą czysto naturalną jest, że człowiek choruje. No niestety tak. No niestety. I w związku z tym, tak jak mówisz, przy działalności gospodarczej, przy jednoosobowej działalności masz pewne pieniądze, które dostajesz. Z tego, co ja pamiętam, jak mówię, nie miałem nigdy okazji akurat z tego korzystać, ale z tego, co ja pamiętam, to przy umowie zleceniu tych świadczeń raczej nie będzie. No tutaj albo jest coś za coś. Podejrzewam, że może nie być w ogóle, ale jest coś za coś. No płacisz dużo, dużo mniej, no ale też nie możesz mieć wszystkiego. Jasne, rozumiem. No dobrze, to już chyba wszystkie moje pytania okay. W takim razie. Dzięki wielkie, trzymaj się. I chyba się Skype naprawił, odbieram następny telefon. Dajemy. Witamy cię, słuchaczu. Cześć. O, witam. Krzysiek pozdrawia. Cześć, Krzysiu. Cześć, Krzysiu. Słuchamy cię. Ja mam takie pytanie a propos tego minimalnego za 50 zł umowy zlecenia. Halo? Dawaj. Czy a propos tego minimalnego 50 zł na umowę zlecenie, czy wtedy też może być ubezpieczona moja rodzina, czyli żona i dziecko? Powiem uczciwie, to jest, tak jak poprzednio, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, ale mogę dla ciebie o to spytać prawnika czy księgowej, jak to wygląda, no w tym wypadku bardziej księgowej. Zawsze możesz ich też zatrudnić za 50 zł. No, żonę mogę, masz rację, mogę. No, umowa zlecenie na przykład bez problemu. A czy wtedy żona by musiała wchodzić w tą spółkę, czyli no, płacić ten abonament i tak dalej? Wiesz co, nie. Czasami... Chyba możesz przykład... zatrudniać kogo chcesz w swojej działalności. Dokładnie. Więc... Robimy tylko, może nie obostrzenie, ale musimy osobę znać dobrze, żeby wyrazić zgodę na zatrudnianie przez naszych wspólników na umowę o pracę, bo to jest pewne zobowiązanie i to często już dłuższe. A to o zlecenie. Ale jeżeli chodzi o umowę zlecenie czy umowę o dzieło, bez problemu. Jeżeli masz potrzebę, możesz zatrudnić. Co więcej, pomożemy ci na przykład w sformułowaniu umowy, żeby ona była zgodna z prawem. No bo mamy od tego prawnika. No to fajnie. Mam jeszcze takie pytanie troszeczkę powiązane z poprzednimi pytaniami. Czy jeśli bym właśnie zatrudnilibyśmy moją żonę na minimalną tam umowę o pracę, to czy wtedy no, te benefity, które no, ten urlop macierzyński, to czy w jakiś sposób to spółkę dotyka? Czy to spółka musi płacić, czy to ciągle właśnie ZUS płaci? Bo nie do końca to zrozumiałem. Wiesz co, ja bym powiedział w ten sposób. Przy tego typu już rzeczach ja bym wolał rozmawiać indywidualnie. Bo to jest to, co ja w trakcie audycji mówiłem, że w wielu sprawach ze spółką można się po prostu dogadać. Zrobić tak, żeby to było zgodne z prawem, żeby to miało ręce i nogi i żeby wszystkie strony mogły być zadowolone. Nie wiem, jak to na tą chwilę nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, bo to jest znowu troszeczkę dla mnie za szczegółowe pytanie. Dobra. Może jakiś słuchacz zadzwoni, kto ponosi koszty urlopu macierzyńskiego, bo ja też nie miałem takiego przypadku. Więc to tak trudno. A jak nie, to zapraszam cię na priv do mnie. Ja się spytam osób kompetentnych w spółce, które się tym u nas zajmują i będę w stanie ci odpowiedzieć. Dobrze, gdzie tam się do ciebie zgłosić, bo nie słuchałem niestety całej audycji. Słuchaj, wejdź na tą chwilę, najlepiej wejdź na stronę section1.biz.pl, section one, sekcja pierwsza, tylko po angielsku pisana ciągiem. .biz.pl. I tam w dziale kontakt są namiary do Darka. Okej, dobra. A ja się staram na bieżąco odpowiadać, więc z przyjemnością pomogę. No stara się, pamiętaj, więc jakby nie odpowiedział na bieżąco, to pamiętaj, że się stara.
Okej. Okay. Dzięki wielkie, trzymaj się. Pozdrawiam, cześć. Pozdrawiam również. Okej. Okay. No to takie duże zainteresowanie. To co, kolejnego rozmówcę odbieramy? Zapraszamy. Halo, i dzwoni kolejny nasz słuchacz, który się rozłączył, nie zdążył. Już się chyba zdenerwował tym takim dzwoniem. Dzwońcie, moi drodzy, 222-195-321, bądź na Skype kontestacja.com, a jak nikt nie zadzwoni, to będziemy kończyć audycję, bo uznamy, że była nudna i do bani. Powiem ci, że te kwestie związane z tą umową zleceniem, widzę, że tutaj cieszą się dużym zainteresowaniem, a to jest akurat rzecz, na którą ja osobiście najmniejsze jakieś, nie wiem, do niej najmniejsze znaczenie, najmniejszy nacisk kładę dokładnie, bo to jest dla mnie tylko i wyłącznie po to, żebym ja mógł pójść do lekarza. Nawet nie myślę o tej emeryturze, bo jeszcze jestem na tyle młodym człowiekiem, że po prostu nie wierzę w to, że coś rozsądnego dostanę. Ja sobie to muszę sam zebrać. Jak nie zbiorę, no to się obudzę z przysłowiową ręką w nocniku. No tak, no trzeba. A w jaki sposób odkładasz? Wiesz, na kilka różnych sposobów. Ja jestem zwolennikiem tak zwanej dywersyfikacji, czyli mniejsze kwoty w różnych miejscach, kilku na różne sposoby. Jak to nie wypali, to coś innego, żeby zawsze mieć majątek, działało i co miesiąc po troszkę. Tak jest, mieć kasę na starość, a nie emeryturę. To jest lepsze, ja wolę kasę niż emeryturę. Nie? No. Dobrze, Darku, to co, będziemy kończyć, już drugi raz się żegnamy. Do trzech razy sztuka. Okej, okay. To co? Dzięki wielkie. Jeszcze mam nadzieję, że u nas zagościsz, co? Jak mnie zaprosi, z przyjemnością. Jeszcze raz dziękuję, Kamilu, za zaproszenie. Czuję się zaszczycony, okay, że mogłem się spotkać i z tobą, i z twoimi słuchaczami. Jeżeli będę w stanie pomóc, to zapraszam do kontaktu. No to zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A jeszcze odbiorę, bo to nasz stały słuchacz. Cześć, Marcinie. No cześć, chłopaki. Już cię miałem nie odbierać, ale mówię, że stały nasz słuchacz, to odbiorę. Podsumujesz to jakoś mądrze. Jutro bym zadzwonił, bym się poskarżył panu Jankowi. Wiecie co, ja tak troszeczkę się spóźniłem. Tutaj nasz gość, jak masz na imię? Powiedz. Darek. To cześć, Darku. Powiedz mi, ponieważ no ja tak tutaj łapałem tak częściowo, tylko tak naprawdę szybciutko, bo już nie chcę zajmować czasu. Jakie tak naprawdę są te korzyści współpracy z wami? Bo no oprócz tego, że jest delegacja, oprócz tego, że można koszty reprezentacyjne wrzucić w koszt działalności, no to powiedzmy, że częściowo z tych rzeczy można także prowadzić jednoosobową działalność. Powiem ci, żeś mi właśnie za mało. Dużego klina mi zabiłeś, bo chcesz, wiesz, żebym opowiedział krótko, bo to jest mało. Tak, no to jest mało. O rzeczach, które są dosyć długie. No dobra, no to no ale co, tak? Coś ważnego powiem, no i tyle. No. Słuchaj, ja ci mogę powiedzieć na przykład, co dla mnie jest osobiście najważniejsze w tym. Ja lubię mówić na własnym przykładzie, sam też pracuję jako wspólnik w jednej z naszych spółek, w związku z czym na swoim przykładzie dla mnie koszty to jest, powiedzmy, troszeczkę mniej ważna sprawa. No ten podatek dochodowy płacony raz w roku jest fajny, ale dla mnie podstawowo... Właśnie. A dlaczego raz w roku? Dlaczego raz w roku? No. Bo wspólnik w spółce podatek dochodowy ma możliwość zapłacić raz w roku na podstawie PIT-u, który dostaje ze spółki. Wspólnik, aha, bo to chodzi o to, że jestem wspólnikiem w spółce z o.o. Dokładnie, okay, tak, okay. Dokładnie tak. I to jest jedna z fajniejszych rzeczy. Tak, dla prawda. Mnie osobiście bardzo ważną i bardzo fajną sprawą jest spokój związany z tym, że nie jestem odpowiedzialny za swoją działalność. Żaden urzędnik nie może mnie ciągać po kontrolach. No mam święty spokój, za to odpowiada spółka. Jeżeli potrzebuję z kimś podpisać umowę, mogę zadzwonić do prawnika i razem z nim tą umowę skonstruować, a nie szukać po sieci. Jeżeli nie w ramach abonamentu ten prawnik tak. Już jest, tak? Proszę? W ramach tak, abonamentu. Rozliczony prawnik, księgowa, no te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, za to między innymi wspólnik płaci abonament. Te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do prowadzenia biznesu, są przez nas zapewnione. W związku z czym ja się często śmieję przy pytaniach, które są mi przez ludzi zadawane, że ja nie jestem w stanie na wiele pytań odpowiedzieć, nie dlatego, że się nie przykładam do tego, tylko dlatego, że ja po prostu nie muszę tych rzeczy znać, bo są osoby w spółce, które się tym zajmują. Każdy z nas ma swoją działkę i musi się znać na swojej działce. My musimy być specjalistami.
I w działalności gospodarczej sam wiesz, że musisz być i księgową, bo nawet tak, jeżeli masz, to musisz ten temat znać, bo ty za to odpowiadasz. Tak, tak, musisz być po części prawnikiem, musisz być po części PR-owcem. Czasami też mam trochę wyższy siły głosu. Też już trochę siły głosu mam. Dokładnie, dokładnie. A w momencie, kiedy wchodzisz w spółkę i jeszcze nie jesteś w zarządzie, bo przy byciu w zarządzie też masz siwe włosy. No zgadza się, no bo odpowiadasz. Dokładnie, a tutaj masz święty spokój. Święty słuczaj, na wszelki słuczaj. Silence. No dobrze. No, ja to osobiście bardzo cenię i to jest dla mnie jedna z podstawowych wartości spółki, które w niej widzę. Dla mnie. A jakie masz prawa w tej spółce? Bo o tym nie rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy trochę pośrednio, mianowicie artykuł 176 spółek, kodeksu spółek handlowych mówi o tym, że masz prawo do tej kasy, którą zarobiłeś, no w skrócie mówiąc. Czyli zatrudniacie mnie, tak? Jakoś tam? No jesteś wspólnikiem w spółce, świadczysz pewne usługi na rzecz, nazwijmy to, społeczeństwa, czyli zarazem też i spółki, dostajesz za to wynagrodzenie i to jest twoje wynagrodzenie. To wiadomo, ale one by było abonament, tak? Tak. A co od tego wynagrodzenia? Bo to jest, ono jest oprocentowane 19. Ono jest oprocentowane, jest raz w roku, tak, 19. Możesz częściowo odliczać sobie wiele rzeczy, czyli robić koszty. No tak. Musisz zapłacić oczywiście abonament w tej wysokości, którą tam... No to też jest mój koszt, to jest mój koszt też. Dokładnie, tak. Te minus 19, czyli to już jest jakieś 300 ileś. Musisz zapłacić, sumarycznie tak to wychodzi, ale co miesiąc płacisz te pełne 400 czy 500 zł. Tak. Płacisz mniejszy podatek na końcu roku, wiadomo. Płacisz te 0,5%, które na ten dodatkowy fundusz są odkładane i w zasadzie to jest tyle. No musisz rozliczać się z faktur raz w miesiącu. Przy czym firma też się z tobą rozlicza, bo też raz w miesiącu dostajesz korespondencję drogą elektroniczną, gdzie jest wszystko dokładnie rozpisane, żeby miał jasność. No tak. A teraz takie pytanie już na zakończenie. A ta grupa Kaizen to... To jest związane z Kaizen? Jest to po części przy pomocy tej, nazwijmy to, filozofii Kaizen. Ja osobiście plus ludzie, którzy ze mną współpracują, działamy od kilku ładnych lat, jeszcze nawet przed tym, zanim zacząłem działalność w ramach GWB. I to jest pytanie, które zasadza, ja troszeczkę pobocznie na nie odpowiem, ale ono jest bardzo ważne. Bo często mam pytanie, ok, jeżeli ja muszę wystawiać faktury jako GWB, to co z moją marką, którą ja w tej chwili na przykład mam, nie wiem, jako trener, czy jako webmaster, czy pracując przy tych rzeczach, które pracuję. I tutaj przez to pytanie jest ważne, bo odpowiedź jest na to taka. Marka, a firma to są dwie różne rzeczy. Ja na przykład w tym momencie prowadzę dwie takie główne marki, mianowicie właśnie Kaizen i druga Section One. Kaizen to jest marka szkoleniowa, Section One, marka handlowa. I faktury wystawiasz zawsze jako GWB. Nie ma tam żadnego Kaizen, nie ma żadnego Section One. Ale rozumiem. Strona internetowa, wizytówki, to już jest inna para kaloszy. Rozumiem. Tu możesz mieć co chcesz. Tylko faktura fiskalnie musi być wystawiona na... A jak na przykład sobie wezmę domenę section1biz.pl, wrzucę sobie w koszty i ta domena jest na spółkę z o.o. i osiągnę sukces jak na przykład, nie wiem, nasza klasa, to wy mi podpieprzycie tą domenę. Oczywiście, że tak. Wiesz co, w praktyce robimy to w ten sposób, że ja na przykład cały czas działam i większość z nas tak robi, cały czas działa na zasadzie umowy użyczenia na przykład. Bo to jest moje. Aha, czy rejestrujesz na siebie i użyczasz za darmo do spółki. Dokładnie, ewentualnie... Tak, i ewentualnie, jeżeli potrzebuję to wziąć bezpośrednio na spółkę, to biorę to na spółkę, ale z prezesem podpisuję umowę, że w momencie rozstania się na przykład to jest moje. Ewentualnie, że to jest moje, w sensie, że ja mam z tego tytułu... No, czyli zabezpieczone to jest wszystko. Jak pomysł, Section One pomysł to był twój, czy tak jakieś grupy ludzi, czy żeście się kiedyś, nie wiem, nagle obudzili z czymś? Nie, ja jestem fanem serialu La Femme Nikita i kiedyś tak mi przyszło do głowy, że w sumie to jest całkiem fajny sposób na prowadzenie biznesu. Jest. Właśnie tak
Tak właśnie mi to widzi mi się tak po kolei. Ale to trzeba było pogadać dłużej. Dobra, chłopaki, miłego wieczoru. Kamil, do jutra. Trzymaj się, hej, hej. O, no i co? Już naprawdę kończymy, Darku. Trzeci raz się żegnamy. Tak, mówiłem do trzech razy sztuka. Ktoś nie mówi prorok, cycuś. Okej, Darku, to co? Wszystkiego dobrego, nie przedłużamy. Dziękuję, miło mi było i w takim razie do usłyszenia. Albert, wychodzimy!